Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ostatnich latach obserwowaliśmy w Polsce istną szpiegomanię, istną agentomanię, polowanie na czarownice, wszędzie doszukiwania się, cytuję, ruskich agentów czy też ruskich onuc. Przepraszam za ten kolokwializm, ale to stało się czymś powszechnym. Tych pojęć używali politycy, dziennikarze, różnej maści, samozwańczy eksperci, czy też eksperci wykreowani przez media głównego nurtu. W całej tej nagonce, w całym tym poszukiwaniu agentów w mediach społecznościowych nie było krzty profesjonalizmu, nie było krzty żadnej podstawy merytorycznej, natomiast stało się to swoistą pałką polityczną. Każdy, kto nie zgadzał się z twierdzeniami rządu, z narracją władzy, chociażby taką narracją, która mówiła o tym, że należy bezwarunkowo wspierać Ukrainę, natychmiast był szufladkowany, etykietowany jako ruski agent onuca czy coś podobnego. Skończyło się to brawurowo, a mianowicie wielką porażką polskiego kontrwywiadu, ucieczką na Białoruś sędziego Tomasza Szmyta. W żaden sposób nie przesądzam, czy sędzia Szmyt współpracował z obcymi służbami, czy nie. No, faktem jest, że zostało to uznane za wielką porażkę służb kontrwywiadu, tego, że nie zauważyli, iż sędzia Szmyt był potężnie zadłużony, ponad pół miliona długu, miał wycieczki na Białoruś i tak dalej. Same wycieczki oczywiście ani długi nie wskazują na współpracę z obcym wywiadem, ale niewątpliwie są czynnikami, które powinny podlegać sprawdzeniu, a takiemu sprawdzeniu nie podlegały, no bo służby zajmowały się czym innym, podejrzewam, że właśnie poszukiwaniem pseudoszpiegów w mediach społecznościowych. Nakręcono oczywiście całą spiralę, cały hejt związany z taką emblematyzacją osób, które nie zgadzały się z polityką władzy, choć powinno być to czymś normalnym, że zgodnie z artykułem 54 każdy ma prawo do własnego zdania, także do krytyki rządu, także do krytyki jego polityki zagranicznej. Jak pokazują ostatnie miesiące, niestety zmiana rządu wcale nie zmieniła wektorów ani polskiej polityki zagranicznej, ani nie zmieniła także podejścia do kwestii zwalczania realnej agentury. Cały czas mamy polowanie na czarownice i cały czas mamy wzbudzanie w społeczeństwie szpiegomanii, agentomanii, etykietowania przeciwników politycznych właśnie w ten sposób. 20 maja 2024 roku w programie Fakty po faktach w telewizji TVN w szczycie oglądalności wystąpił premier rządu Donald Tusk. W rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską wypowiedział się na temat różnych zagrożeń, także tych zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych, no i wszedł, można powiedzieć, bardzo płynnie w buty Mariusza Kamińskiego, Stanisława Żaryna, pamiętamy rzecznika koordynatora służb specjalnych, który miał taką przypadłość, miał taką manierę, że bardzo lubił etykietować tych, których nie lubił, tych, którzy nie zgadzali się z Prawem i Sprawiedliwością właśnie jako tych ruskich agentów czy te ruskie onuce. Premier Donald Tusk poświęcił kilkanaście sekund mojej skromnej osobie. Chciałbym, abyście Państwo wysłuchali tego fragmentu, który załączam tutaj na prawie cytatu. Pan Sykulski, znany propagator polityki putinowskiej w Polsce, nie ukrywa tego. Jest autorem wystąpień publicznych przeciwko Ukrainie i za Rosją, także teraz. Jak Państwo słyszeliście, wypowiedź premiera była krótka, ale bardzo treściwa. Pojawiły się od razu etykietki i klisze, które są doskonale znane z czasów minionej koalicji. Mówienie o propagowaniu polityki putinowskiej, cokolwiek miałoby to znaczyć, czy krytykowanie bardzo mocne wszystkich tych wystąpień, wszystkich tych wypowiedzi przeciwko bezwarunkowemu wspieraniu Ukrainy, jest etykietowane przez premiera Tuska jako coś najgorszego, jako coś godnego potępienia, a wręcz w całej tej wypowiedzi, jeśli przysłuchamy się całemu wypowiedzi premiera w całym programie, można tam
przysłuchać się takiemu postulatowi, aby służby specjalne usunęły z życia publicznego te osoby, które właśnie wypowiadają się przeciwko Ukrainie i śmią w ogóle cokolwiek dobrego mówić na temat Rosji. No to w moim głębokim przekonaniu jest całkowicie sprzeczne z polską racją stanu. Jest to złamanie artykułu 54 Konstytucji mówiącego o wolności słowa. Etykietowanie kogoś jako propagatora polityki putinowskiej, to cytat z premiera, tylko i wyłącznie dlatego, że wypowiada się na przykład przeciwko bezwarunkowemu wspieraniu Ukrainy w sytuacji, kiedy Ukraina stawia pomniki ludobójcom na narodzie polskim, takim jak Szuchewiczowi czy Banderze, no nie prowadzi do niczego, nie prowadzi po prostu do niczego dobrego. Ta wypowiedź premiera Tuska może także zastanawiać zupełnie z innego powodu. No wszak premier ponad 38-milionowego państwa w jednej z najpopularniejszych telewizji w godzinach szczytu oglądalności wypowiada się na temat prezesa marginalnej partii, która w dającej się przewidzieć przyszłości przecież w żaden sposób nie zagrozi Platformie Obywatelskiej ani obecnemu układowi władzy. Mówię tutaj o partii Bezpieczna Polska, której mam przyjemność i zaszczyt być prezesem zarządu krajowego. Dziwi to, dlaczego premier jest taki wystraszony i dlaczego tak nerwowo reaguje na wypowiedzi osoby, owszem, aktywnej publicznie, ale w żaden sposób nie pełniącej ani funkcji publicznych, ani nie stojącej na czele ruchu społecznego czy partii politycznej, która mogłaby realnie, tak jak powiedziałem, w dającej się przewidzieć przyszłości, zagrozić władzy. Czyżby ta władza była oparta na tak kruchych podstawach, że boi się nawet takich ruchów jak Polski Ruch Antywojenny czy Partia Bezpieczna Polska? No to bardzo zastanawiające. Ta wypowiedź premiera Tuska nie wzięła się znikąd, wzięła się, myślę, że tutaj takim paliwem był wywiad, najnowszy wywiad w najnowszym numerze tygodnika Newsweek, numer 21 przez 2024, którego udzielił generał rezerwy, czy generał w stanie spoczynku Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Ten człowiek, ten oficer udzielił obszernego, kilkustronicowego wywiadu, no, pełnego różnego rodzaju pomówień, różnego rodzaju niedomówień, przeinaczeń, kłamstw. No, myślę, że warto się z tym wywiadem zapoznać. Na stronie 11 i 12 pojawiła się także moja osoba. Zacytuję Państwu najbardziej charakterystyczny fragment, który oddaje ducha tego wywiadu. To jest cytat z generała Piotra Pytla. Rok po wybuchu wojny Sykulski zakłada Polski Ruch Antywojenny. Prowadzi akcję antypoborową oraz kampanię Stop Wojnie i To nie nasza wojna, które są, uważam, napisane przez Rosję. Koniec cytatu. Widzimy tutaj zatem pełną paletę tej narracji, tych argumentów, których nie powstydziliby się najbardziej zagorzali funkcjonariusze PiS-u. Wrzucanie do jednego worka zwolenników pokoju, tych wszystkich, którzy nie chcą, aby ich dzieci ginęły pod bombami obcych wojsk, wrzucanie ich do worka ze zdrajcami, agentami, szpiegami, przestępcami. No to jest jasny zabieg czarnego PR-u, obrzucania błotem wszystkich przeciwników politycznych. Nie ma to nic wspólnego z polską racją stanu, ani z polskim interesem narodowym. Mówienie o tym, że Polski Ruch Antywojenny, że kampania To nie nasza wojna, to projekty, jak to określił pan Pytel, cytuję, wpisane przez Rosję, koniec cytatu. No jest to oczywiście wierutna bzdura, kłamstwo i manipulacja, mająca na celu oczywiście cele polityczne. Wiemy doskonale, że Ukraina stała się zderzakiem strategicznym dla mocarstw anglosaskich w celu osłabienia Rosji kosztem krwi Ukraińców. Wiemy także, że pojawiają się coraz częściej w Polsce takie głosy mówiące o tym, że Polska powinna wysłać swoje wojsko na Ukrainę, czyli zaryzykować wojnę z Rosją. W moim głębokim przekonaniu jest to po prostu sprzeczne z polską racją stanu, jest to sprzeczne z polskim interesem narodowym i nikt nie ma prawa zabraniać nam mówienia o tym. Co więcej, uważam, że taka dyskusja, taka debata
zwolenników wspierania Ukrainy i przeciwników wspierania Ukrainy jest jak najbardziej korzystna dla Polski, dla polskiej kultury strategicznej, dla polskiej kultury politycznej. Myślę, że dobrze, aby premier Donald Tusk zmienił doradców, ponieważ coraz częściej wchodzi w buty Mariusza Kamińskiego, Stanisława Żaryna i innych funkcjonariuszy PiS-u, a to po prostu szkodzi Polsce, to nie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa naszego kraju. Myślę, że rozbudzanie szpiegomanii, rozbudzanie agentomanii, szukanie szpiegów, agentów w mediach społecznościowych czy wśród ludzi, którzy opowiadają się po prostu za pokojem, jest absolutnie przeciwskuteczne i szkodzi bezpieczeństwu państwa polskiego, rozprasza koncentrację służb na prawdziwych problemach, na prawdziwych zagrożeniach, a doskonale wiemy, że prawdziwi szpiedzy, prawdziwi agenci znajdują się po prostu w aparacie władzy. Myślę, że warto się bliżej przyjrzeć chociażby kaście, takim kastom nietykalnym przez całe dekady. Myślę, że warto się przyjrzeć środowisku sędziów, prokuratorów, którzy nie muszą uzyskiwać poświadczeń bezpieczeństwa, dokumentów, które pozwalają na zapoznawanie się z informacjami niejawnymi, a przecież ci ludzie zajmują się sprawami bardzo często istotnymi, przestępstwami przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie informacje niejawne są wykorzystywane, a sędziowie, prokuratorzy nie podlegają procedurze sprawdzeniowej, jeśli chodzi o pozyskiwanie poświadczeń bezpieczeństwa. Myślę, że warto przyjrzeć się także kaście nietykalnej, czyli służbom specjalnym. Bardzo często mówi się, że najciemniej jest pod latarnią. Myślę, że warto przyjrzeć się ministrom, posłom, senatorom, wysokim rangom urzędnikom, którzy posiadają podwójne, potrójne obywatelstwa i tak dalej, i tak dalej. Warto poszukać prawdziwych szpiegów, prawdziwych agentów, a nie rozpraszać działań służb na po prostu jakieś medialne bańki, które niczemu nie służą poza efektami PR-owymi. Myślę, że czas takich tanich chwytów marketingowych, politycznych już minął. Najważniejsze jest bezpieczeństwo państwa i warto, aby premier Donald Tusk skoncentrował się na tym, co jest naprawdę istotne dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję Państwu za uwagę.